Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w pierwszym powakacyjnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni Państwo, dzisiejszy temat jest to awaria na drodze. Mam nadzieję, że przez ten okres wakacyjny nic się Państwu nie przytrafiło podczas wyjazdów, ale warto wiedzieć, bo awaria zawsze się niespodziewanie nadarzy. Warto wiedzieć, jak postępować w takich sytuacjach dość stresowych. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, każda awaria oczywiście sytuacja bardzo stresująca. Zawsze się przydarzy w najmniej oczekiwanym momencie, ale są pewne zasady, których zawsze trzeba przestrzegać, gdy mamy takie sytuacje. Zazwyczaj awaria wiąże się z unieruchomieniem naszego pojazdu w najmniej oczekiwanym momencie i najmniej dogodnym oczywiście miejscu. Ale podstawowa zasada, auto unieruchomione, musimy takie zatrzymać, aby zachować jak największe bezpieczeństwo dla siebie, ale również i dla innych uczestników drogi. Po w miarę bezpiecznym zatrzymaniu się jak najbliżej prawej strony, czy też wręcz na pierwszej, lepszej, bocznej uliczce, wystawiamy, rozkładamy trójkąt ostrzegawczy. W terenie zabudowanym minimalna odległość jest to około 30 metrów, poza terenem zabudowanym około 50 metrów. Oczywiście ustawiamy trójkąt nie na środku pasa, tylko na poboczu, tak aby przypadkowy kierowca znienacka nie natknął się na ten nasz stojący trójkąt i go po prostu nie zniszczył, ale i również i swojego pojazdu. Kluczowym w całym tym procesie awarii, że tak się wyrażę, jest to właśnie bezpieczne zatrzymanie naszego pojazdu. Niezmiernie rzadko zdarzają się przypadki awarii auta, którego nie można zepchnąć na przykład z pasa jezdni, aby nie blokować ruchu, zepchnąć jak najbliżej tego pobocza, żeby też podczas diagnostyki, co nam się wydarzyło, zabezpieczyć siebie przede wszystkim i nie utrudniać innym ruchu. Oczywiście podczas awarii w postronnych miejscach obowiązkowa kamizelka odblaskowa, którą musimy założyć, abyśmy byli widoczni. Zazwyczaj kręcimy się wokół auta, próbujemy dotrzeć, co nam się stało. Oczywiście sama awaria może powstać z najróżniejszych przyczyn. Od gwoździa w oponie, gdzie koło tak naprawdę każdy kierowca powinien chociaż umieć wymienić. Warunek oczywiście mieć to koło w bagażniku, bo tak jak już nieraz w niektórych magazynach mówiliśmy, że dzisiejsze samochody nie mają tego koła zapasowego, nawet dojazdowego, często zestawy naprawcze są i warto się z nimi zapoznać, jak używać, w jaki sposób wykorzystać to, co chociaż mamy seryjnie w aucie. Oczywiście, jeżeli ktoś się w ogóle nie zna na aucie, to nie ma co biegać dookoła samochodu, nie ma co podnosić maski, skoro nie wie, gdzie na przykład jest akumulator, czy sprawdzić klemę przysłowiową, czy dobrze jest założona. Tutaj z pomocą oczywiście wychodzą ubezpieczyciele. Często do obowiązkowego ubezpieczenia OC dołączany jest jakiś podstawowy pakiet, tak zwany assistance, który chroni nas przed takimi niespodziankami, gdzie mamy telefon na infolinię, gdzie możemy zadzwonić i zgłosić ten swój problem. I zazwyczaj przyjeżdża pomoc drogowa i doraźnie nam pomaga. Asystans nie tylko jest wypadkowy, ale właśnie też awaryjny, czyli pomoże nam taka pomoc przy zmianie tego koła, czy dowiezie nam brakujące wręcz paliwo, czy pomoże w aucie przy zatrzaśniętym kluczyku. Dlatego warto prześledzić warunki tego naszego ubezpieczenia, gdyż w takich po prostu życiowych problemach może nam pomóc. Osoby, które dużo jeżdżą, często wybierają bardziej rozszerzone takie ubezpieczenia, gdzie to holowanie może się odbyć wręcz na setki kilometrów.
auta zastępcze, czy też nawet noclegi. Ubezpieczyciel wtedy pokrywa przy większych awariach. Oczywiście nie wszyscy z Państwa posiadają jakąś polisę asystans, która nas troszeczkę wspomoże w tej awarii na drodze. Jeżeli ktoś z Państwa cokolwiek się zna na autach, na diagnostyce, no to jest kilka awarii oczywiście, które możemy sami zdiagnozować. Przykład, no oczywiście o wspomnianym już kole zapasowym, które w większości aut już po prostu nie ma. Oczywiście awaria na przykład alternatora, czyli podczas jazdy zapala nam się kontrolka ładowania. Oczywiście z różnych przyczyn może to się zdarzyć. Zjazd na najbliższy parking, czy też przystanek autobusowy, szybkie otwarcie maski, sprawdzenie, czy to bez gaszenia silnika, czy to jest pasek klinowy, może nam pękł. Jeżeli nie, to nie pasek, prawdopodobnie awaria alternatora albo innego sprzętu elektrycznego. Nie gasimy auta, bo nie wiemy, czy to ładowanie jest, czy nie ma. Udajemy się do najbliższego mechanika, jeżeli jest taka możliwość. Jak najszybciej po prostu, bo nie wiadomo, na ile tego prądu nam w akumulatorze starczy. Zapaliła nam się, czy też podniosła się temperatura silnika. Taka sama sytuacja. Otwarcie maski, sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Jeżeli troszkę ubyło, jeszcze widać na dnie, po zgaszeniu silnika, po wyłączeniu go i chwili odczekania można dolać czystej po prostu wody, jeżeli nie mamy tego płynu, którego mamy w tej chwili zalany. Tych awarii oczywiście mogę wyliczać i wyliczać. Ci z Państwa, którzy troszeczkę się znają na autach, wiedzą, gdzie pod maską co jest, mogą sami sprawdzać i podejmować decyzje. Ważne w każdej awarii jest, tak jak Państwu mówiłem, bezpieczeństwo. Podczas zatrzymywania się tego przymusowego, te miejsca na drodze nigdy nie są aż tak idealne, aby się zatrzymać, ale tak jak Państwu na wstępie mówiłem, właściwe zatrzymanie, kamizelka, zadbanie najpierw o swoje bezpieczeństwo, jak i innych uczestników ruchu, potem dopiero diagnostyka czy podejmowanie decyzji. Też zawsze to jest to sytuacja, proszę Państwa, no stresująca dość mocno. Nie wiemy do końca, co robić, przecież na co dzień to się nie zdarza. Kilka głębszych oddechów, zastanowić się, czy mamy kogoś znajomego w pobliżu, czy w ogóle jesteśmy w stanie zdiagnozować, czy się znamy na tym, czy damy radę sami. Proszę Państwa, nieocenioną pomocą w dzisiejszych czasach jest oczywiście internet. Praktycznie w tym momencie każdy z nas posiada smartfon, mniejszy bądź większy, z jakimś dostępem do internetu. Tutaj możemy szukać pomocy. Lokalizacja w telefonie, wiemy, gdzie jesteśmy. Właściwie zadane pytanie do wyszukiwarki znajduje nam warsztaty, pomoce techniczne, drogowe, pomoce zarządców autostrad, prawda? Tam też są służby, które czekają na nasz telefon. Szanowni Państwo, temat rzeka, prawda? Można mówić i mówić. Życzę Państwu, aby nigdy się Państwu po prostu nie przytrafiła taka awaria niespodziewana. I tutaj można wrócić do wielu moich rad, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Także dbajmy o te nasze auta, przeglądajmy je częściej niż diagnosta raz w roku na przymusowych kontrolach stanu technicznego, aby tych sytuacji jak najmniej nam się przydarzyło. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia.